Jestem w tej chwili na wzgórzu, które nazywa się Kwirynał. Dawna siedziba papieży. Obecnie w tych pałacach papieskich znajduje się siedziba Parlamentu Włoskiego i prezydenta Włoch. Miejsce ważne, jedno z tych siedmiu wzgórz rzymskich. Odwołuje nas do historii. Za plecami mam kopułę świętego Piotra w Rzymie. Papiestwo to nieodłączna część historii Rzymu oraz historii Kościoła. Papiestwo jest również związane z historią homeopatii, o czym z kolei już wie nie tak wielu ludzi. Pierwszym homeopatą, który przybył do Rzymu, był homeopata niemiecki Necker. Był lekarzem w armii napoleońskiej. Tutaj przyjechał leczyć księżną Luizę, która była panią Etrurii w tamtym czasie. I za nim przyjechał Kinzel, również lekarz niemiecki. Zaczęła się era homeopatii w Rzymie. Era, w której homeopaci odnosili bardzo duże sukcesy. Musimy pamiętać, że w tamtym czasie medycyna nie dysponowała antybiotykami i była bezbronna wobec większości chorób zakaźnych, chorób, które dzisiaj potrafimy leczyć. Homeopatia oferowała nowe podejście i nowe sposoby leczenia i była czymś rewolucyjnym w tym czasie. Udawało się osiągać wyniki nadzwyczajne. W tym czasie w Rzymie rządził papież Leon XII, a po nim rozpoczął się długi okres pontyfikatu Grzegorza XVI. Był on wręcz opiekunem homeopatii do tego stopnia, że zezwolił duchownym na stosowanie tej metody specjalną bullą i również nagrodził orderem krzyża jednego z homeopatów, który się nazywał Centamori, który był przyjacielem Hahnemana. Potem też odznaczył innych homeopatów, lekarzy działających w tym mieście. To pokazuje, że jak najbardziej homeopatię popierał. Chciał nawet utworzyć szpital homeopatyczny, do czego ostatecznie w Rzymie nie doszło w tym czasie. Jego następca, Pius IX, był również, można powiedzieć, wręcz opiekunem homeopatów i homeopatii w Rzymie. Nagrodził orderem Grzegorza Wielkiego dwóch homeopatów. Doktora Charge, Francuza, który sławił się tym, że leczył ludzi w czasie epidemii cholery z takimi wynikami, że u niego zmarło poniżej 3% pacjentów, a w innych miejscach umierało do 70% pacjentów. I to zwróciło uwagę wszystkich, również papieża. I stąd to odznaczenie. Również następny lekarz Tessier, który sam nie będąc homeopatą, jednak homeopatię opisał w sposób naukowy, przedstawił, że nie jest ona w sprzeczności z medycyną. Również ostatecznie został obdarzony tym odznaczeniem Grzegorza, orderem Grzegorza Wielkiego przez Piusa IX. Następnie czas biegnie dalej. Pius X obdarza specjalnym błogosławieństwem jednego z lekarzy niemieckich, który również był misjonarzem, jako był księdzem i lekarzem, Müllera, który wyjechał do Indii i rozpoczął epokę homeopatii w Indiach, która, jak wiemy, w Indiach znakomicie się rozwija do dzisiaj. Są tam szpitale homeopatyczne, szkoły homeopatyczne niektóre, pod auspicjami kościoła, błogosławione przez biskupów miejscowych. Notabene święta Teresa, siostra Teresa z Kalkuty otworzyła przychodnię homeopatyczną dla biednych, uważając, że to jest najlepsza metoda. Papież Pius XII, wielki intelektualista swoich czasów, miał również lekarza prywatnego, doktora Galacji Liciego, homeopatę, który się nim opiekował. Podkreślam to, że po prostu jak gdyby pewną ciągłość tutaj tej relacji między papieżami a światem homeopatii. Również Paweł VI był leczony przez doktora Negro, a Jan Paweł II, jak podają pewne źródła,
był leczony przez syna pana Negro młodszego, że tak powiem, że go nazwę. Chociaż jego tata jeszcze wtedy żył, mając już ponad 100 lat, był pełen wigoru i planów na przyszłość. Wszystkie te fakty są bardzo mało znane. Również to jest mało znane, zwłaszcza w Polsce, że rozwój homeopatii w XIX wieku odbywał się poprzez ogromne zaangażowanie duchownych. Lekarze klasycznie kształceni na uczelniach często mieli opory w tym, żeby homeopatią się zająć, a duchowni widzieli ogromne potrzeby ludzi po prostu. I co robili? Po prostu, na ogół nie przyjmując wynagrodzenia, próbowali leczyć, niektórzy z dużymi sukcesami. Na tej zasadzie homeopatia rozszerzyła się w Niemczech, we Francji, w Austro-Węgrzech, w samych Włoszech. Trafiła również do Rosji i na ziemie polskie. Bardzo ciekawe jest to, jak wielkim poparciem cieszyła się przez duchownych rosyjskich, cerkwi rosyjskiej, przy czym jeden z nich, święty Jan Kronstadtu, kanonizowany w cerkwi prawosławnej nie tak dawno, ofiara rewolucji, był wielkim zwolennikiem homeopatii. Przyczynił się do tego, że homeopatia się rozwijała właśnie w Rosji. Wydawano na przykład broszurki na ten temat, jak leczyć dla duchownych, na przykład w nakładzie 50 tysięcy. To pokazuje, jak bardzo to daleko poszło. Sprawa więc dotyczyła kleru wszystkich wyznań, wszystkich kościołów, wszystkich denominacji, właśnie nie wyłączając katolickiego. Wielkim paradoksem jest to, że w Polsce to właśnie wśród kleru, części przynajmniej, jest tylu ludzi tak niechętnie nastawionych do homeopatii. No, po pierwsze, wydaje mi się, wynika to choćby z niewiedzy tych faktów, o których przed chwilą powiedziałem. Po drugie, z nieznajomości tego, no, jakie są rzeczywiste efekty leczenia homeopatycznego i również tego, jak można by ewentualnie działanie leków homeopatycznych wytłumaczyć, a nawet jak one powstają. Jest wielką dziwną rzeczą dla mnie powtarzanie tego, że na przykład Hahnemann uczył się robić leki homeopatyczne w czasie seansów spirytystycznych, podczas gdy w swoich dziełach, w Organonie na przykład, w głównym dziele, opisuje, że leki sporządzał drogą empiryczną, drogą doświadczalną, która polega na tym, że podaje się jakąś substancję w dużej dawce, wywołuje ona zatrucie, którego to objawy ta sama substancja w dawce homeopatycznej leczy. To jest zasada leczenia podobnego podobnym. Tak się opracowuje leki homeopatyczne. I ta zasada wtedy nie budziła niczyjego zdziwienia, nawet uważano, że to jest jak najbardziej zgodne z teologią, zgodne przecież też i z filozofią Arystotelesa, z tym, że jest pewien czynnik życia w człowieku, tak zwana vis vitalis. Obecnie biofizyka to potwierdziła na nowo, umocniła niejako ten kierunek, odbudowuje się to. Nie powinniśmy wiązać homeopatii z czymś czarodziejskim czy ezoterycznym. Można zmierzyć fotony emitowane przez leki homeopatyczne. Powodują one zmiany aktywności enzymów, regulacje enzymów. Są prace pani Lenger, takiej Niemki, lekarki na ten temat, jest wiele innych prac. Zmieniają leki homeopatyczne ekspresję również genów człowieka. To wszystko razem, można powiedzieć, powolutku powinno zmieniać nastawienie ogółu świata medycznego do homeopatii. Homeopatia nie jest sprzeczna z medycyną, z racjonalnością, z rozumem, ani z wiarą. Na pewno wymaga zmiany paradygmatu w medycynie, na rozszerzenia perspektywy, zobaczenia, że życie jest czymś szerszym niż przemiany biochemiczne. Ma swój poziom kwantowy, ma swój najgłębszy poziom, który nazywamy istnieniem ludzkiej duszy, która warunkuje życie. To wszystko daje się ująć w jedną całość, nie jest sprzeczne z wiarą, jest czymś, co jak najbardziej można z wiarą pogodzić, o czym właśnie świadczy to entuzjastyczne wręcz nastawienie kleru w różnych krajach i różnych denominacji do homeopatii. Również obecnie są tacy, na przykład siostra Feuilleton, dominikanka z Francji, wybitna homeopatka, która uśmiecha się tylko lekko, gdy się jej mówi właśnie o tym, jakie problemy mamy na przykład w Polsce z tym, jak homeopatię się rozumie. Nie można uważać, że całą wiedzę na temat homeopatii możemy oprzeć na danych na przykład
treść uzyskanych w czasie modlitwy wstawienniczej czy modlitwy w jakichś grupach odnowy w Duchu Świętym, którym niejako spodziewamy się, że Duch Święty nam powie, czym jest homeopatia. Po to mamy uniwersytety, po to mamy właśnie odwołanie się do rozumu, aby również i w teologii go używać. Nie jest teologią katolicką teologia, która wyrzeka się rozumu. Jest to, jak to nazywają pewni teologowie katolicy, zjawisko pentekostalizacji Kościoła katolickiego, czyli jakiejś formy protestantyzacji. Kościół katolicki nigdy nie odcinał się od rozumu i dlatego właśnie tworzył uniwersytety.